powiedział taką ważną rzecz. Jak przyjmuje Jezusa do każdego aspektu swojego życia. Jak ja przyjmuję Jezusa do każdego aspektu mojego życia. I to tak naprawdę ja o tym będę chciała w ogóle powiedzieć. Tym się będę chciała z wami podzielić. Ja przyjmuję właśnie Jezusa do każdego aspektu mojego życia, ale przede wszystkim do mojego prywatnego życia. Takiego naprawdę mojego prywatnego życia, które mam w poniedziałek, które mam we wtorek, które mam we środę, gdzie codziennie z Jezusem mierzyć się z tym, co przynosi dzień. Dla mnie to jest osobiście bardzo ważne, bo ja z praw Bożych uczę się, jak żyć. Uczę się tego, jak być szczęśliwa. I teraz jestem naprawdę szczęśliwa, ale ja musiałam te prawdy Boże przyjąć do mojego życia, do każdego aspektu mojego życia, tak? Ja zadaję Jezusowi pytania. Zadaję Jezusowi w ogóle pytania, co ja mam zrobić, tak? Jak ja mam o tym myśleć? Jak mam postępować? Nie stosuję swoich jakichś własnych rozwiązań, tylko sięgam po prawdę Bożą. Przyjmuję tą prawdę, uczę się ją wdrażać, w ogóle wzrastam w tym, tak? Wprowadzam to w życie. Pamiętam, jak się nawróciłam i usłyszałam, że w ogóle kobieta, ale w ogóle człowiek, który chodzi z Bogiem, to jest pobożny. I ja tak tego słowa bardzo nie lubiłam, bo mówię, takie to jest takie straszne słowo, ono mi się w ogóle źle kojarzy. W ogóle w tym kraju jest źle kojarzone, jest ironiczne, jest taki, ma pejoratywny wydźwięk, mówię, jest takie zdewociałe moim zdaniem. Ale wtedy też usłyszałam wykład tego słowa, że pobożna to ta, która w swoim życiu wszystko ma po Bożemu. Boże, to ja. Mówię, ja w ogóle taka chcę być, tak? Ja w ogóle chcę być pobożna. I teraz staję i mówię w ogóle, ja chcę być pobożna. I jestem pobożna i w ogóle jestem z tego dumna. W ogóle słowo, które źle mi się kojarzyło, chcę, żeby było wizytówką i świadectwem mojego życia. Także ja jestem pobożna, mam wszystko w życiu po Bożemu i dzięki temu jestem szczęśliwa. Ja w ogóle zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg mnie widzi w ukryciu. Że nie tylko tak, jak wy mnie tutaj widzicie, tak jak będę mówić o mojej pobożności, ale Bóg mnie widzi w ukryciu, kiedy jestem sama. Kiedy jestem sama z Nim, On widzi moje życie. To mnie pionuje. To mnie naprawdę stawia do pionu i daje mi taki kręgosłup, tak? Ja w ogóle wiem, że całe niebo i całe piekło wie, jaka jest prawda, tak? Jaka jest o mnie prawda, tak? Całe niebo mi kibicuje, a całe piekło, jeżeli znajdzie haka, będzie próbowało wejść do mojego życia, tak? Przez ten mój błąd. W ogóle grzech to błąd, tak? Czyli błąd taki, że ja nie osiągnę jakiegoś celu, który jest dla mnie przez Boga zamierzony, tak? Popełniam jakiś błąd, i konsekwencją tego jest to, że ja nie osiągam w swoim życiu jakiegoś błogosławieństwa, które Bóg ma dla mnie, tak? I piekło czeka, żeby wykorzystać ten mój błąd, tak? Ale jeżeli ja znam prawdy Boże, to błogosławieństwa Boże są dla mnie dostępne, tak? I ja tak chcę w ogóle żyć, tak? Wiem też, że stanę kiedyś przed Jezusem, stanę przed Nim twarzą w twarz. Mam świadomość w ogóle tego, że jestem przechodniem na tej ziemi. Ta świadomość, ona we mnie rosła. Ja się nawróciłam, to nie od razu byłam jakby tego tak świadoma, tak? Świadomość tego, że jest wieczność, że to nie jest tylko to, co tu widzę i nie jest koniec. I gdy ja stanę przed Jezusem, to ja w ogóle z podniesionym obliczem będę patrzeć i powiem Mu, zobacz, tato, moje życie uwielbiło Ciebie, bo ja jestem pobożna, tak? Moje życie, te, które widziałeś w ukryciu, tak? Moje myśli, moje czyny, moje macierzyństwo, moje małżeństwo, to, co dałam z siebie ludziom, moje życie uwielbiło w ogóle Ciebie, bo ja w ogóle Ciebie kocham, tak? W ogóle kocham Jezusa i wiem, że On mnie kocha. Jeżeli ja wiem, że On mnie kocha, Jego miłość jest perfekcyjna i idealna, to ja wierzę w to, że Jego prawdy do mojego życia, czyli Jego słowa do mojego życia są dla mnie tylko dobre, są lepsze niż moje nieraz własne pomysły, tak? Niż nieraz obawy mojej duszy, czy jakieś pomysły, które pochodzą gdzieś tam czasami od mojej duszy, tak? Uwierzyłam w to, że Jego prawdy są nadrzędne nad tym wszystkim, na przykład, czego się może bać gdzieś moja dusza, czy gdzieś coś czasem spróbuje mi poddać jakoś, tak? Kocham Go, więc wiem, że On chce dla mnie tylko dobrze. Więc ufam w Jego prawdy. Wzrastam w tym zaufaniu. Rozwijam się. Są rzeczy, po które jeszcze gdzieś nie sięgam swoją wiarą.
ale po bardzo dużo już się miałam, szczególnie w kwestii naszego małżeństwa, mojego macierzyństwa, mnie samej, tak? W kwestii odrzucenia, w którym chodziłam. Wielu, wielu takich różnych aspektów, tak? Ja w ogóle rozważam wierność Boga, tak? Rozważam to, co On uczynił w moim życiu, to, co czyni i ufam w to, co jeszcze uczyni. To w ogóle buduje moją wiarę. Gdy ja rozważam to, co już Jezus zrobił w moim życiu, wzrasta moja wiara. Wiara też w to, co On uczyni, tak? Bo ja mam dowody Jego miłości do mnie. I ja to rozważam. Kiedyś byłam niewdzięczna. Stanęłam z tym przed Bogiem, zdałam sobie sprawę z tego, że to grzech. Powiedziałam, Boże, nie umiem być wdzięczna, nawet chyba nie wiem, jak być w ogóle. Duch Święty mi w ogóle pokazał, mówi, zobacz, za ile ty możesz być wdzięczna, tak? Masz wspaniałe życie, tak? Poznałaś Jezusa. Masz życie wieczne. On cię kocha, ty go kochasz. Masz wspaniałego męża, który cię kocha. Prostujecie swoją drogę z Jezusem. Masz wspaniały dom. Wspaniałe dzieci. Mówi, jesteś w wspaniałym kościele. W ogóle jesteś szczęśliwa. Mówi, masz być za co wdzięczna. Za każdą jedną rzecz, którą zdobywam z Jezusem w moim życiu. Jestem wdzięczna. Stałam się naprawdę wdzięczną osobą. Ale musiałam wcześniej zdać sobie sprawę z tego, że to nie ma miejsca w moim życiu. W ogóle moja wdzięczność buduje moją wiarę. Gdy ja dziękuję Bogu za to, co On zrobił w moim życiu, rośnie moja wiara i zaufanie do Niego. I dzięki temu sięgam po kolejne rzeczy. Że rozważam takie bardzo ważne rzeczy, tak? Pierwsza z takich rzeczy, którą wziąłam do mojego życia, to jest to, że stałam się sterownikiem mojej rodziny. Między innymi mojego męża, tak? Przyszłam do Boga i powiedziałam, mówię, Boże, ja wiem, że ja chcę się modlić o mojego męża, ale nie do końca wiem jak. Nie wiem do końca, jak się o niego modlić. Mój mąż, pamiętam, parę lat temu przygotował mi taką kartkę, gdzie było bardzo dużo punktów. On w ogóle wydrukował modlitwę tam. Nie taką modlitwę, wiecie, słowami, tylko punkty, które on by chciał, żebym ja się wstawiała w naszym wspólnym życiu, w jego biznesowym życiu, w jego zawodowym. Z dwóch stron zapisana kartka, spojrzałam na tą kartkę, mówię, jej, chyba ja będę się o to w ogóle modlić, tego jest na początku. Mówię, ale Boże, ja bym chciała tak z serca. Ja bym też chciała, ja się modliłam też o to, o co mój mąż tak mnie poprosił. Jestem stawiennikiem mojego męża. Jedna z pierwszych moich ról, tak? Ale mówię, ja bym chciała też tak z serca. Chciałabym się tak pomodlić, tak jak go kocham, tak? I mówię, dobrze, mówię, sięgnę dosłownie, wyciągnę to, co ja teraz rozumiem, jakby, że jest najlepsze, tak? I tak się będę o niego modlić, więc zaczęłam się modlić, że mój mąż był wiary jak Abraham. Mówię, Boże, a niech on będzie wiary jak Abraham. Niech on będzie miał serce Dawida, tak? Niech on będzie z tobą w relacji jak Dawid. Niech on będzie królem, niech on będzie kapłanem, niech on będzie prorokiem w tym domu. Niech on w ogóle będzie ojcem, tak jak mówi, wi twoje słowo, że od ciebie wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Codziennie, codziennie modliłam się tak o mojego męża. Codziennie. Każdego ranka. Nie zapominałam. Widziałam, jak mój mąż zmienia się w ojcostwie. Widziałam, jak zmieniają się nam relacje w domu. Ale też modliłam się o nasze dzieci. Codziennie, odwożąc nasze dzieci do szkoły, modliłam się, jadąc z nimi samochodem, o nasze dzieci. O każdy ich dzień, o przychylność nauczycieli, o ich talenty, o relacje, o ich posłuszeństwo. Ja w ogóle nauczyłam się jednej rzeczy. Kiedyś, jeszcze na początku, zaczynałam działać Kościół w Warszawie i mieliśmy jedną z pierwszych modlitw stawienniczych. Pamiętam, Agata Coromska. Zaczęłam modlić się na modlitwie wstawienniczej i ja złapałam się na tym, że ja słucham jej modlitwy. Słucham tego, jak ona się modli. I ja w ogóle uczyłam się, słuchając jej modlitwy, też uczyłam się tego w ogóle, jak się modlić i brałam pewne prawdy do mojego życia. I wtedy troszeczkę myślałam, że być może to jest takie moje personalne, że ja tak mam, ale później jechałam z moją córką samochodem do szkoły i ja się o nią modliłam. Dziękowałam Bogu, że ona jest odważna,
że jest pewna siebie, że niczego się nie boi, że nie ma ludzi, nie grymasi, że sięga po to, co jeszcze jej brakuje odwagi. I widział moją córkę, która była nieśmiała i zalęknowa, wstydliwa, jak patrzyła na mnie z boku i zdałam sobie sprawę z tego, że ona słucha mojej modlitwy i w ogóle bierze do swojego życia pewne prawdy Boże, rozumiejąc, że tak naprawdę taka powinna być i że to, co ją trzyma, w ogóle nie jest od Boga. Przyszła moja córka któregoś razu i mówi: mamo, będę grała w przedstawieniu główną rolę. Mówię: tak? Mówię: ja słyszałam, jak ty się modliłaś o odwagę, żebym była odważna, żebym nie była nieśmiała. No i jak pani rozdawała rolę, ja powiedziałam, że ja chcę główną rolę. Mówię: dobre to jest, mówię, sięgnęła wysoko. Mówię: bardzo się cieszę, a kim ty będziesz? Maryją. Ojej! Mamo, to była największa rola. Ale to było takie jasełka i była dobra rola. Tak, odegrałam po prostu scenę biblijną. Ale w ogóle mi to pokazało, jak bardzo, wiecie, jak bardzo dziecko dużo wzięło, tak? Działała moja modlitwa, działało to, że ona też się uczyła mnie słuchając, tak? Ja też kiedyś tak przyjąłam do swojego życia. Ja też modlę się o moje dzieci w nocy, gdy one śpią. Przepinam duchy niema i głucha, które przeszkadzają na przykład się uczyć. Modlę się różnego rodzaju jakieś uwolnienia. Kładę na nie ręce, wtedy gdy one śpią, tak? Pewne rzeczy jest dobrze robić, gdy dzieci śpią. Podjęłam się też o siebie, żebym stała się jak córka Sary. Jak córka Sary, czyli żona uległa mężowi. To jest w ogóle prawda, której ja pamiętam na początku swojej drogi z Bogiem, której ja w ogóle nie rozumiałam. Ja się w ogóle jej bałam. Mówię: Boże, mówię, ja tam dużo praw z Twojego słowa rozumiem, mówię, ale to takim średniowieczem dla mnie trochę, no, zajeżdża, tak nieładnie mówiąc. Mówię: to w ogóle może jest dlatego napisane, że to były takie czasy wtedy i kobieta miała taką rolę. W ogóle próbowałam to wszystko sobie jakoś, wiecie, wytłumaczyć, tak? Ale prawda o mnie była taka, że ja byłam poraniona przez mojego męża, że się bałam. Bałam się tego, że miałam lęk przed starym życiem, że ja znowu będę miała tam tą samą gdzieś rolę w naszym małżeństwie, w naszym życiu, że będę gdzieś w domu, że Bóg mnie usadzi jakoś w tym wszystkim, że będę gorsza w jakiś sposób się czuła. Ja w ogóle nie miałam dobrego przykładu mężczyzn, którzy mieli autorytet w moim życiu. Ja byłam poraniona przez takich mężczyzn. Tak? Ani mój tata nie dał dobrego przykładu, ani później w naszym małżeństwie mój mąż, gdy mnie jakoś poranił, to też jakby nie, wiecie, nie był to dobry przykład. Ja się tego bałam, tak? Więc przyszłam do Boga i powiedziałam: Boże, boję się, nie do końca rozumiem tą prawdę Bożą, mówię, ale wiem, że to jest Twoja prawda Boża i jeżeli to jest prawda Twoja, mówię, i przez przyjmowanie Twoich praw przychodzą też błogosławieństwa do mojego życia, to jeżeli ja tego nie zrozumiem i nie przyjmę w ogóle, to nie dostąpię żadnego błogosławieństwa do mojego małżeństwa i do mojego życia. Mówię, ja w ogóle podejmuję decyzję, że ja będę posłuszna mojego mężowi, że nauczę się to rozumieć. Więc zaczęłam się o siebie modlić, bo już czytałam Słowo Boże, żebyśmy się stały jak córki Sary. Więc zaczęłam się modlić: Boże, dziękuję Ci, że jestem jak córka Sary. I będę w tym zarastać, tak? I leczyłam równocześnie moje rany. Pozwoliłam w ogóle Bogu uleczyć moje rany, tak? Powiedziałam: ja leczę, ja wiem, że Twoja krew działa, ja wierzę w to, że Twoja krew działa. Ja układam w siebie Twoją krwią. Teraz każdego dnia, siadając gdzieś tam na krześle, mówiłam: dziękuję, że Twoja krew jest gorąca i mnie leczy zranienia w mojej duszy, tak? Podjęłam decyzję też, że wybaczę wszystkim tym, którzy mnie zranili, tak? Ale to była decyzja i ja dalej musiałam leczyć moją duszę. Ta decyzja to był tylko początek. Ja też nie miałam pobożnego języka. I też musiałam tutaj przyjąć prawdę Bożą do mojego życia, tak? Ja byłam narzekliwa, byłam marudna, w ogóle przeklinałam swoim językiem wiele różnych rzeczy. Pesymistyczna byłam. I to zawsze takiej osobie towarzyszy określony język, tak?
zrozumiałam, że w mocy języka jest życie i śmierć i co w ogóle będę siała, to będę żnąć. Taki przykład drobny z życia. Zanim się narodziliśmy z Bożego Ducha, ja do mojego męża mówiłam upadku i mróweczko. W ogóle jak mówimy do naszych mężów albo do naszych dzieci? Mocy języka jest życie i śmierć. Mówiłam do męża puchatku, mój mąż, z takiego mężczyzny jak jest teraz, kłócił do prawie 150 kg. O Boże. Ogłaszałam to nad nim tyle lat, aż się zamanifestowało. Mówiłam do niego mróweczko. Stał się pracownikiem. No tak. Mocą mojego języka. Wiecie, to może jest zabawne, tak? Ale ja później to zbierałam w moim życiu, co ogłaszałam, tak? To się sprawdziło wszystko. Więc teraz do mojego męża mówię Rocky. Brzmi to dość zabawnie, ale wróciłam to, tak? Na przykład moja córka kiedyś do mnie powiedziała, mi mamo, ja chcę, żebyś ty mnie nazywała Perełką, tak? Małe dzieci w ogóle wiedzą, jak ważne jest to, w ogóle mają wielkie marzenia i w ogóle wiedzą, jak ważne jest to, co mówimy, tak? Każdy z nas pragnął być księżniczką, królową, mężczyźni, bohaterami. I później, gdy byliśmy tacy mali, mieliśmy duże marzenia i myśleliśmy, że do nich dorośniemy. Później coś się takiego podziało w życiu, gdy nie znaliśmy Jezusa, że te marzenia jakoś staliśmy się my duzi, a te marzenia nadal nas przerosły. Tak? Jak ja się nawróciłam, to w ogóle zrozumiałam, że ja mogę sięgnąć po moje wszystkie marzenia w Jezusie. Pamiętam, jak mój syn powiedział do mnie, mówi, mamo, nie mów do mnie rzadko. Mówi, a jak mam do ciebie mówić? Bohaterze, supermanie. Moc języka jest życiem i śmierć. Ja to zrozumiałam i w ogóle ja teraz, gdy coś powiem, coś, co nie jest zgodne z prawdą Bożą, coś przeklnę, zapędzę się, to staję, mówię, Boże, ja związuję moje słowa, ja w ogóle przeklinam to i mówię, że moje słowa nie wydadzą owocu, że do mojego życia będzie pełniło, będzie tylko życie, tak, będzie szło. W ogóle postaw straż przy moich ustach. Ja w ogóle dziękuję Ci za to, że ona stoi. Zaczynam realnie moim językiem tylko błogosławić, tak? Nie sieje zamętu. Musiałam też się nauczyć traktować mojego męża jak nowego człowieka. Powiedział troszeczkę o tym mój mąż. Nie zawsze to było dla mnie proste. Ja w ogóle tak myślę, że ja w ogóle trochę takim świętym duchem chciałam być dla mojego męża na początku. W ogóle chciałam go przekonać o jego grzechu, mojej jakiejś tam sprawiedliwości i o tym, że w ogóle na to wszystko, to w ogóle wszystko taki sąd na to przyjdzie. W ogóle chciałam do niego mówić, mówić i mówić. I to tak nie działa, tak? Przyszłam kiedyś do Ducha Świętego i mówię, w ogóle, Boże, ja chcę z Tobą porozmawiać o moim mężu, a Duch Święty do mnie powiedział, ale ja widzę, najpierw porozmawiam z Tobą o Tobie, bo dużo jest do powiedzenia. No dobrze, taka jest prawda, tak? I rozmawialiśmy o mnie. Bardzo długo. I mój mąż też z Duchem Świętym rozmawiał o sobie, tak? I zmieniało się realnie nasze małżeństwo. Pamiętam, kiedyś usłyszałam coś takiego, jak to jest prawda. Przyszła kobieta do pastora i powiedziała, pastorze, bo w ogóle chciał pan narzekać na swojego męża, bo mój mąż to jest taki i taki i taki. On do mnie powiedział mi to, dlaczego wyszłaś za niego za mąż? A bo przed ślubem taki nie był. Pomyślał chwilę, to może stał się taki, dlatego że ty taka jesteś. Ja to przeczytałam i to mnie tam wtedy wypiłowało. Mówię, to w ogóle będzie miało wpływ, jaka ja będę na całe nasze małżeństwo i też na to, jaki będzie mój mąż, tak? Jak ja będę zrzędliwa, to on będzie pewnie gburowaty w odpowiedzi na moje postępowanie, no bo kto by w ogóle chciał ze zrzędliwą żoną żyć, tak? Sama bym nie chciała w ogóle z taką osobą, wiecie, takiej osoby mieć za męża czy za żonę. I ja w ogóle zrozumiałam, że ja mam nie karmić starego też człowieka mojego męża, że mam karmić tego nowego człowieka. Nie było to do końca takie łatwe. Ja musiałam gdzieś w tym wzrastać. Ja wam pokażę taki przykład. Mamy taką historię kiedyś, gdzie w ogóle doszło do tego, że my tak naprawdę nakarmiliśmy swoich starych ludzi, można powiedzieć. Kiedyś nasza córka się rozchorowała i miała bardzo wysoką temperaturę i pomodliliśmy się o nią, temperatura rosła. Ja jej podałam jakieś lek od gorączki, temperatura wzrosła prawie do 40 stopni, nie spadała.
I mówię do męża, że no, muszę podejść, denerwować. Ja w ogóle byłam, zanim poznałam Jezusa w starym życiu, ja się bardzo martwiłam o dzieci. Każda choroba, ja to bardzo przeżywałam, to mnie bardzo stresowało, stawałam się narzekliwa w tym momencie, gderliwa, zrzędliwa, zestresowana. W ogóle trudno było ze mną przebywać i żyć w tym momencie, w ogóle roztrzęsiona, tak? No i tutaj mamy taką sytuację, jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. Córka jest chora, ja zestresowana, podałam lek, temperatura rośnie, pomodliłam się, temperatura rośnie, więc już jestem nakręcona. Powiedziałam mężowi, że jadę po jakiś nowy lek, zeszłam z góry, bo ona tam została w łóżku, zeszłam z góry na dół do męża, jeszcze mieliśmy jakiegoś gościa. I mówię do niego, ja jadę do apteki, weź ty, zajrzyj do niej chociaż raz. A mój mąż tak spojrzał, mówi, ale ja wiem, co ja mam robić. I to już mnie, wiecie, rozzłościło, bo ja chciałam uzyskać jakąś inną odpowiedź. Chciałam taką, posłucham ciebie, dobrze zrobię tak, jak mówisz. Wyszłam z tego samochodu, już, wyszłam z domu, taka już bardzo nakręcona, siadłam do samochodu, jadę do apteki. W ogóle zła jestem. Przychodzą różne myśli, nakręcam się, ja się w ogóle nakręcam, wiecie, w duszy swojej się nakręcam, tak. To ja zawsze muszę w takich sytuacjach się stresuję i w ogóle wracają te wszystkie rzeczy. Ten stary człowiek karmi mojego starego człowieka w tym momencie. Karmi i nie ucinam tego. Ja myślę sobie, no dobrze, to ja teraz mówię, tutaj wsiadam w samochód, mam bak zatankowany do pełna. Mam tutaj kartę, środki na koncie, mówię, to ja teraz na dwa dni gdzieś pojadę i będę miała czas z Bogiem i nie przyjadę do domu i niech oni sobie beze mnie poradzą. No wiecie, no dusza, tak? Mówię, niech sobie beze mnie poradzą. I jadę do tej apteki i popłakuję sobie w tym samochodzie, bo równocześnie, wiecie, ta dusza mnie boli. Kupiłam ten lek, wracam, ale jeszcze gdzieś to się we mnie trawi, mówię, dobrze, mówię. Zaraz tu chyba minę ten dom w ogóle. No, nakręcam się, jestem zła na męża, że nie odpowiedział mi tak naprawdę jak ja chciałam, tylko odpowiedział mi, no być naprawdę wiem, co mam robić, tak? W ogóle nie musisz mi mówić, jak mam się zajmować moim dzieckiem, bo jestem ojcem tego samego dziecka. I taka jedy już bardzo nakręcona w duszy swojej, zapłakana. I mówię, dobrze, Duchu Święty, mówi, ja wiem, że ja teraz jestem zburzona, w ogóle chaos sobie zrobię, mówię, ale teraz potrzebuję w ogóle Twojej odpowiedzi, co ja mam zrobić, bo jak nie, to ja minę dom, mieszkam przy trasie katowickiej, w ogóle pojadę na tą trasę, pojadę gdzieś i w ogóle na dwa dni się zaszyję, będę miała wspaniały czas z Bogiem, będę w ogóle miała czas relacji. Taka bzdura, wiecie, nie? Duch Święty do mnie powiedział, mówi, uspokój się, wróć do domu, porozmawiacie o tym później. A moja dusza tak naprawdę, to wiecie, ma ochotę pojechać na tą trasę i pokazać, nie? Pokazać swoje, nie? Wziąć w ogóle, będzie po mojemu, nie? Niech se poradzą beze mnie w ogóle. Ale ja chcę być posłuszną Duchowi Świętemu. Ja podjęłam decyzję w ogóle w życiu, że ja będę posłuszna również w tych niewygodnych dla mojej duszy sytuacjach. Wróciłam do domu, chyłkiem poszłam na górę do córki. No, ten lek, córce spadła temperatura, przyszedł mój mąż, porozmawialiśmy. Oczywiście, że on chodził i patrzył, jak się czuje nasze dziecko, było przy nim, kładł mi ręce i wszystko było spokojnie. Ale gdybym ja wtedy w ogóle posłuchała swojej duszy, to było parę lat temu, tak? Byłam bardzo młodym, wierzę, człowiekiem. I pojechałam na tamtą trasę i pojechałam gdzieś na te dwa dni, w ogóle tłumacząc sobie, że teraz będę miała wspaniały czas z Bogiem, mówię, o czym ten Bóg miałby tam ze mną rozmawiać? O tym, żebym wróciła do domu i nie robiła szopki, tak? I w ogóle mówię, kogo ja karmię? Swojego starego człowieka i mojego męża. I ja w tym rosłam. Uczyłam się nie karmić mojego starego człowieka, męża starego człowieka. I w tych sytuacjach, które powodowały kiedyś, że ten stary człowiek się podnosił, być wyczulonym na to i reagować w ogóle inaczej. I taka inna sytuacja. Kiedyś przychodzi mój mąż do kuchni, i coś tam tak cichutko burczy, coś tam do mnie pod nosem. Ja tak stoję odwrócona do niego tyłem i co mogę zrobić do niego? Mówi, co ty tam burczysz? Czy w ogóle mogę zareagować, wiecie, w ciele, tak? Ale tymczasem ja wiem na przykład, że mój mąż, gdy był starym człowiekiem, to był taki popędliwy, taki słownie, tak? Ja wiem, że jak gdy tak zareaguję, to w ogóle zasieje w tego starego człowieka, tak? A widzę, że gdzieś coś w duszy jest zburzony, tak? W tym momencie ja do niego mówię, ale nie obracając się na mnie, mówię, ale proszę pana,
Ja pana nie znam. Mówię, proszę wyjść z mojego domu. I proszę mi powiedzieć w ogóle, gdzie jest mój mąż. Mówię, bo ja nie przyjmuję tutaj obcych mężczyzn, pod nieobecność mojego męża. Stanął, w ogóle popatrzył na mnie, zaskoczony moją reakcją, zaczął się śmiać. W ogóle zeszła ciśnienie. Nie nakarmiłam jego starego człowieka, w ogóle obróciłam wszystko w żart, zachowałam się zupełnie inaczej. Dziadon nie miał pola działania w tej kuchni. Ostatnio jedna dziewczyna zapytała mnie, czy jeżeli kiedykolwiek zaniosłam jakiekolwiek pytanie do Ducha Świętego, w jakiejkolwiek dziedzinie, ale też odnośnie mojego życia, małżeństwa, czy kiedykolwiek pozostawił mnie bez odpowiedzi. Nie, nigdy. Nawet w błahych naprawdę sprawach. Jak jeszcze nie wiem i pytam, to mam odpowiedź. W ogóle bliskość małżeństwa jest bardzo ważna. Bliskie relacje, relacja miłości. To jest bardzo, bardzo ważne. Każde małżeństwo w jakiś troszkę może inny sposób buduje tę bliskość, inne troszeczkę rzeczy są ważne. Ale taki drobny, zabawny przykład. Mój mąż bardzo często relaksował się wieczorami oglądając jakiś fajny film. Ale to nie jest w sypialni, to jest w takim pokoju, który my nazywamy bawialnią, gdzie jest telewizor, bawią się dzieci. Natomiast ja chcę wcześniej pójść spać, chcę się wyspać. A jak pójdę już tam do tej bawialni i siądę przy nim, to mój mąż tam zaśnie najczęściej, a ja obejrzę ten film do końca i później idę spać o 1:00, jestem zmęczona i wstaję o 6:00, bo wstaję o 6:00 praktycznie każdego dnia. Więc poszłam do mojego męża i mówię, chodź, mówię, ja nie chcę zamarzać, ja tego potrzebuję, mówię, chcę być obok ciebie, chcę się przytulać, to jest w ogóle czułość, to jest, mówię, miłość, potrzebuję tej relacji, mówię, potrzebuję, żeby tak było wieczorem. Mój mąż przyszedł, położyliśmy się, ale tak mi tłumaczy, że to w ogóle, że on chce obejrzeć film, chce się zrelaksować. Jakby argumentuje mi swoje racje. No i ja teraz mogę w to wejść, może się zacząć jakaś tutaj przepychanka, ale mówię, nie, mówię, kochany, mówię, ja się modlę o to, żeby Duch Święty kogoś z nas przekonał o tym, kto w ogóle z nas ma rację. Mówię, w ogóle nie wchodzę w to, tak? Mówię, nie wchodzimy w to dalej. Wierzę w to, bo mnie nigdy nie pozostawił bez odpowiedzi. Ja mu ufam, że on nawet w takiej drobnej dla nas sprawie nie będzie utaczki, w ogóle nie będziemy tego jakby dalej w to brnąć i rozważyć. Kogoś z nas przekona. I tak koleżanka zapytała mnie, podała mi tą drobną sytuację. Ja mówię, no i co? Masz odpowiedź? A to minęło parę dni. Mówię, nie, jeszcze nie mam. Po czym po paru dniach mówię do niej, mam odpowiedź. Duch Święty przekonał. Przekonał mojego męża. Bo mąż mi o tym nie powiedział, ale zmieniło się jego postępowanie. Proste rzeczy, wiecie, ważne dla naszej bliskości. Przyniosła mnie, powiedziałam, przekonę, tak? Mówię, ja nie chcę po mojemu, mówi, może przekonasz mnie. Biorę to pod uwagę. Nigdy nie zostałam bez odpowiedzi, w ogóle ufam mu i jestem później posłuszna temu, co od Ducha Świętego dostaje. Bo czasami jest to niewygodne dla mojej duszy. Ja jestem pomocą doskonałą też dla mojego męża. To jest taka moja rola. Zrozumiałam to. To jest bardzo ważne dla naszego małżeństwa. Taka prawda, którą przyjęłam do mojego życia, którą się zgodziłam do naszego małżeństwa. Niedawno też rozmawiałam z Duchem Świętym na temat mojego macierzyństwa. Mamy dzieci w 4. i 5. klasie. Jest dużo nauki, dużo pracy z nimi. Dużo tego, żeby nauczyć je, jak się właściwie uczyć. To jest głównie moja rola. Zajmuje to nieraz całe popołudnie, to trzeba wykleić jakiś plakat. To trzeba pomóc napisać opowiadanie. To jest sprawdzian, to są zajęcia pozalekcyjne. Naprawdę tych zajęć jest dużo. I gdzieś mi to zaczęło dociągać. I ja przyszłam z tym do Jezusa. I Jezus mnie zapytał, tak jak, lubisz być mamą? Mówię, lubię być mamą. Mówię, kochasz swoje dzieci? Tak, kocham swoje dzieci. I lubisz być mamą? Lubię. To znaczy, że lubisz wszystkie swoje obowiązki, tak? No to wiesz, jaka jest prawda. Jest dużo tych obowiązków, których nie lubię. Więc w ogóle teraz, skoro lubię być mamą, to ja podejmuję decyzję, że ja polubię moje obowiązki i będę je wykonywała
z właściwym nastawieniem. Mama. Nie jest to łatwe czasami. No nie jest. Ale mówię, lubisz być mamą? No. Wychowasz swoje dzieci? Chcesz być mamą według Bożego serca? Rozumiej swoje nastawienie. Zaufałam też w męża ojcostwo i w jego prowadzenie w tym temacie. Ja w ogóle kiedyś się bałam, że tak wiecie, tam przyglądam się temu, co tam mój mąż z tymi dziećmi tam rozmawia, czy robi. W ogóle uważam, że ja tak więcej o nim wiem może, bo mąż pracował i tak dalej. Bałam się, że może gdzieś skrzywdzi w jakiś sposób słownie te dziecko, czy jakoś je zrani. Tak starałam się zawsze gdzieś tam z boku zaglądać czy coś. Ja w ogóle podjęłam decyzję, że ja zaufam Bogu w to, że mój mąż jest ojcem według Bożego serca. Wiem, jak bardzo ważne, jak potrzebne dla dzieci jest to, ażeby mężczyzna zajął w domu swoje miejsce. I ja jako kobieta potrzebuję mu pomóc też w tym i ułatwić mu to. W ogóle nie stawać mu na drodze jako przegroda jakaś, tylko usunąć się też, żeby on mógł zająć swoje miejsce. Nie rzucać mu kłód pod nogi, tylko usmów w tym. Nie tylko być w tym temacie wstawiennikiem, ale robić realne kroki. Zaufałam w to, że jeżeli mój mąż w pełni zajmie swoje miejsce, a ja mu w tym nie będę przeszkadzać, to moje dzieci poczują się bezpiecznie i będą szczęśliwe. I mam owoc tego w swoim życiu. Amen. Dzieci mają bardzo dobre relacje z mężem, a on im prezentuje królestwo. Prezentuje im Jezusa. I wiem, że dla dzieci to jest bardzo ważne. My prezentujemy Jezusa, ale dzieci muszą też zobaczyć tego Jezusa w swoim życiu. Nie staje tutaj na przeszkodzie kiedyś. Stawałam. Wiem, jak ważne jest to, gdy rodzice mówią jednym głosem. Kiedyś mój mąż zwracał uwagę, a ja tam gdzieś jakieś swoje trzy grosze, tak? A może to? A może tak nie mów? Zobacz, co mu powiedziałeś. Teraz, jeżeli w ogóle cokolwiek chcę takiego w ogóle porozmawiać z mężem, jakikolwiek taki temat, to robimy to na osobności. Czy on dla mnie, tak, gdy ja się gdzieś może troszkę zagalopuję, czy on gdzieś się trochę zagalopuje. Nie rozmawiamy o tym przy dzieciach, bo się jemy zamęt w ogóle. I nasz syn, 12-letni, zobaczył tego owoc. Przyszedł z jakimś tematem, nie pamiętam, czy nadal do mnie, czy do męża. Uzyskał jakąś odpowiedź. Nie był zadowolony z tej odpowiedzi, nie była po jego myśli, bo on chciał sobie inaczej. Powiedział, tak, po co mam iść na górę? Jak i tak usłyszę, mamy taką samą odpowiedź. Jedno ciało, wy w ogóle ciągle tak samo gadacie. I w ogóle to jest owoc, tak? To jest owoc realny w naszym życiu. Nasz syn widzi, że my jesteśmy jednym ciałem, mówimy jednym głosem. Ale z tego też wypływa bezpieczeństwo do jego życia. Rodzice mówią jedną Bożą prawdę. Nie ma mojej prawdy i męża prawdy. Jest jedna Boża prawda. Staramy się je wychowywać według Bożych prawd. I on to widzi. Jedno ciało. 12-letni chłopiec o swoich rodzicach. Na przykład córka mi też zadaje pytania. Ja w ogóle wiem, że to jest odpowiedzialność, tak? Jestem też pobożna w tym temacie, wychowując dzieci. To jest moja odpowiedzialność. Pierwsze moje powołanie bycie żoną i matką. Ona do mnie przyszła kiedyś i mówi: mamo, a dla kogo ty się tutaj tak stronisz? A dla tatusia się tak tutaj stroni. A komu ty się chcesz podobać? Mówi, ja chcę się podobać tatusiowi. Mówi, ja mam męża, tatusiowi chcę się podobać. I jeszcze chcę, żeby mi było wygodnie przy okazji. A ja mówię, też się mam podobać tatusiowi. Mówi, nie kochanie, mówię, wychowuję ciebie po to, żebyś miała w przyszłości męża. Mówi, ale na razie go jeszcze nie masz. Mówi, więc gdy wychodzisz z domu, stań przed lustrem, spójrz w lustro, powiedz, czy tak jak wyjdę, to będę się podobała Jezusowi. Mówię, córkę, no pobożną osobę, tak? Stawiała, popatrzyła. Aha. Prosta, bardzo prosta rzecz, tak? Tak jak mam powiedziałam, bardzo zależy mi na tym, żeby moje życie z Bogiem to było moje świadectwo. Moje świadectwo tego, że ja chodzę realnie z Bogiem. Jeżeli ludzie z boku, ci, którzy nie poznali Jezusa, będą patrzeć na moje życie, na takie moje życie w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, nie tylko w niedzielę, gdy jest pełny kościół, podnosimy ręce, żeby wiedzieli, że ja chodzę realnie z Bogiem, realnie z Jezusem, że jestem pobożna i żeby pragnęli tej pobożności, żeby Jezusa we mnie rozpoznali w moim codziennym życiu. W ogóle staram się wobec ludzi też postępować tak,
żebym mogła dla nich wygłosić Ewangelię o Jezusie. Na zewnątrz do ludzi, którzy Jezusa jeszcze nie poznali. To jest w ogóle taki... To jest coś, co mnie pionuje, tak? Staram się tych ludzi traktować tak, mówić do nich tak, żebym po tym na przykład, co powiem, gdy porozmawiamy o jakichś sprawach, czy dotyczących biznesu, czy czegokolwiek, moich dzieci mogłabym wygłosić do nich Ewangelię o Jezusie i żeby oni to przyjęli ode mnie. Żeby nie popatrzyli, że jednak jest coś w moim życiu, co stoi w sprzeczności z tym, co ja mówię o Ewangelii, bo nie przyjmą wtedy tego ode mnie. Nie porównuję się do innych. Kiedyś to robiłam. Zawsze czułam się gorsza. Dążę do swojego miejsca w Chrystusie. Do tego, które dla mnie zostało przeznaczone. Nie zazdroszczę. Daję się przygotować każdego dnia do wszystkiego tego, do czego jestem powołana. Również do tego właśnie, że jestem mamą, że jestem żoną. Do miejsca, które jest dla mnie przeznaczone w Kościele. Na bieżąco przebaczam drobne rzeczy. W ogóle małżeństwo to jest dobry poligon w tym temacie. Drobne rzeczy na bieżąco sobie przebaczamy.